Chciałbym być złym prorokiem, ale bardzo możliwe, że Maor Melikson i Patryk Małecki właśnie zagrali ostatnie mecze w barwach Wisły w ogóle, w Ekstraklasie w ogóle. W tym meczu z Ruchem Chorzów, w którym doznali skomplikowanych kontuzji. To byłaby wielka strata i dla Wisły, i myślę dla nas wszystkich kibiców Ekstraklasy, gdyby tak dwóch ważnych zawodników ona straciła, a jest to możliwe, ponieważ wszystko wskazuje na to, że obaj panowie nie zagrają do końca rundy jesiennej, a zimą zmienią klub i to z różnych powodów. Patryk Małecki, muszę sięgnąć aż na ściągawkę, doznał uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Brzmi dla mnie jak czarna magia, ale oznacza, że konieczna jest operacja i to przejdzie ją już w środę. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Pamiętajmy, że ten zawodnik nie, że jest w jakimś konflikcie z władzami klubu, ale tej chemii wyraźnie nie ma. On bardzo długo czeka na renegocjację kontraktu. Chciałby zarabiać tyle, co najważniejsi zawodnicy Wisły, bo on sam takim ważnym zawodnikiem się czuje i tak rzeczywiście jest. Co prawda no kiepska, nie najlepsza runda jesienna, na pewno gorsza niż runda wiosenna, no, gdzie gdyby nie on, Wisła nie zdobyłaby mistrzostwa Polski. No ale jednak to jest bardzo ważny zawodnik, który nawet jeżeli gra gorzej przez, nie wiem, 85 minut, to ma takie momenty zrywu, może szarpnąć całą drużynę, poderwać, strzelić gole z niczego, jak choćby w tym wygranym meczu z Apoelem. Tymczasem zaczęło się od tych targów z przedłużeniem umowy, której w końcu klub z nim nie przedłużył. Były zawieszenia, moim zdaniem zbyt poważne kary za słowa o kibicach. Wystarczyła grzywna, nie trzeba go było zawieszać. Wiadomo, jak on bardzo jest pazerny na grę i tak dalej. Od dawna się mówiło, że on odejdzie już zimą. No, musi się znaleźć klub jeszcze, który weźmie zawodnika świeżo po kontuzji, ale taki klub znaleźć się może i nie zdziwię się, jeśli Wisła, chcąc zarobić jeszcze jakieś pieniądze na Patryku Małeckim, przystanie na to rozstanie, zwłaszcza, że rozstaje się z zawodnikiem krnomrym, choć ta krnomrość moim zdaniem Wiśle bardziej służy niż szkodzi. Natomiast Maor Melikson, zawodnik, który też doznał skomplikowanej kontuzji prawej stopy, kości stopy i prawdopodobnie uraz, z którym miał już kłopoty jeszcze w lidze izraelskiej, i wtedy musiało się to skończyć zabiegiem chirurgicznym. Wszystko wskazuje, że i on nie zagra do końca rundy zimowej, do końca rundy jesiennej, że to jest nawet poważniejsza kontuzja niż ta Patryka Małeckiego. No a myślę, że on po tych zawirowaniach z reprezentacją Polski, z reprezentacją Izraela, z tą decyzją, z której się właściwie już wycofał, sam nie wie, co podjąć, że on już trochę naszej ekstraklasy i tego zamieszania ma dosyć. Pamiętamy, jakimi to się głośnymi reperkusjami odbiło w Izraelu, wręcz zarzucano mu zdradę stanu niemalże, że chce grać dla reprezentacji z kraju, w którym nastąpił Holokaust, aż nawet pojawiły się znowu te kłamliwe sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych. On to źle zniósł psychicznie i ciekaw jestem, jak w ogóle grałby w tej teraz w Ekstraklasie, kiedy umysł miał zajęty takimi sprawami pobocznymi, no bo tu jego agent, też naciski klubu, który wiadomo, mając reprezentanta Polski, uczestnika Euro 2012 w drużynie, od razu zyskuje, od razu rośnie jego cena, więc zadowolony z tego jest i jego agent i klub, co tu dużo mówić, no przecież to właśnie na Wiśle odbyło się, w siedzibie klubu odbyła się rozmowa między Franciszkiem Smudą a Melikssonem i trenerem Maskantem i Stanem Walksem. Więc trochę tego wszystkiego już Melikson ma dość, myśli o odejściu. Klub pewnie się znajdzie, nawet który po kontuzji wracającego do formy Melikssona weźmie. Ciekawe za ile, bo pamiętajmy, że on miał się pokazać
w Lidze Europejskiej. Miał błysnąć, w Lidze Mistrzów się nie udało, ale błysnąć w Lidze Europejskiej i po tych meczach dobrych bardzo w eliminacjach Ligi Mistrzów sądziliśmy, że jego cena może wynieść 4-5 milionów euro. Teraz trudno mi jest ocenić, ale generalnie już pomijając sam fakt, te dwie kontuzje i możliwe odejście obu, to jest wielka strata dla Wisły, bo po prostu nie ma ich kim zastąpić. Melksona będzie musiał zastąpić prawdopodobnie Tomasz Irsak. No, różnice sami wiemy, jaka jest. Być może Łukasz Garguła, dawno temu bardzo dobry zawodnik, ale teraz nie łapiący się nawet do meczowej osiemnastki, przecież w meczu z Ruchem Chorzów siedział na trybunach. Małeckiego będzie bardzo trudno zastąpić, bo po prostu nikt z piłkarzy Wisłych nie ma takiego charakteru, nie jest takim boiskowym zabijaką jak on. Jest, pamiętajmy, jeszcze też kontuzjowany Cvetan Genko, więc ta ofensywa Wisły bardzo, bardzo cierpi. I przekonamy się, jak to wygląda już w meczach z Twente, kluczowym meczu, jeśli Wisła ciągle jeszcze marzy o wyjściu z grupy, choć po tej porażce z Odense to będzie bardzo, bardzo trudne. No a już w weekend jest hitowy mecz Ekstraklasy z Legią na Łazienkowskiej, bez Melikssona, bez Małeckiego. Będzie Wiślakom bardzo, bardzo ciężko i jak mówię, no, do końca rundy jesiennej na pewno ich nie zobaczymy. Obyśmy ich zobaczyli na wiosnę, bo dla mnie byłaby to wielka strata dla naszej Ekstraklasy, nie mówiąc już, że byłaby to wielka strata dla Wisły.